Media pisały o incydencie na poligonie. Wojsko wyjaśnia, na pewno nie doszło do ostrzelania MiG-29. W myśliwiec miała uderzyć łuska. Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do uszkodzenia kadłuba myśliwca MiG-29 podczas ćwiczeń na poligonie w Nadarzycach. Rano pojawiła się informacja, że jeden z pilotów miał ostrzelać samolot drugiego, robiąc dziury w poszyciu maszyny i naruszając jej konstrukcję. Na pewno nie doszło do takiego zdarzenia, mówi interim.pl major Magdalena Busz, rzecznik dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News wynika, że na samolot spadły łuski wystrzelone z drugiego myśliwca. Do zdarzenia miało dojść 14 maja na poligonie w wielkopolskich Nadarzycach. Ćwiczyli piloci 22. Bazy lotnictwa taktycznego. Według informacji onetu.pl pilot myśliwca MiG-29 miał strzelać z działka kalibru 30 mm drugi myśliwiec, robiąc dziury w jego poszyciu i naruszając konstrukcję. Uszkodzenia dolnej części kadłuba tym informacjom zaprzecza dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Na pewno nie doszło do żadnego ostrzelania samolotu, powiedział nam major Magdalena Busz. Jak przekazała, piloci obywali loty szkoleniowe. Po wylądowaniu jeden z techników zauważył, że doszło do uszkodzenia dolnej części kadłuba, w miejscu połączenia skrzydła z poszyciem. Sprawę bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, przekazało w krótkim komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej. Według nieoficjalnych informacji reportera Polsat News Artura Molendy, potwierdzonych w dwóch źródłach, piloci w powietrzu nie zauważyli niczego niepokojącego. Cała sprawa dotyczy wgniecenia w kadłubie, które najprawdopodobniej spowodowała łuska, która po wystrzeleniu z jednego z samolotów uderzyła w drugi.